Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl /Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam wszystkich. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Lesław Juszczyszyn. Chciałem Wam na początek dobry pokazać książkę Leszka sprzed 7 lat pod skorupą milczenia. Ta książka jest ciągle jeszcze dostępna. To jest bardzo przejmująca biografia Leszka do pewnego momentu. Nie będę zdradzał kanwy, ale mamy to wszystko. Życie, rodzinę, też nadużycie i też doświadczenia Leszka, który był księdzem przez 15, zdaje się, lat, Leszku. No prawie 15 lat w instytucji. W instytucji. Tak. No i 7 lat studiów i potem. No ale piełeś się tam, no bo powiedzmy sobie szczerze, gdybyś został, no to wiem, może byś był już biskupem, tylko że wtedy byś już do nas nie przyszedł. Jesteś świetnie wykształcony, 4 kierunki, zdaje się, skończyłeś. Nie wiem, czy wszystkie w trakcie, czy później jeszcze również. I w trakcie i później. Mhm. Ja mam do Ciebie takie zasadnicze pytanie, bo to jest chyba ciekawe. Jacy ludzie trafiają do seminarium? No to jest taki wiek 18-19 lat. Wydaje mi się z perspektywy takiej moich 40 kilku lat, że rzeczywiście coś jest w tym powiedzeniu, że pierwsze 40 lat dzieciństwa mężczyzny jest najtrudniejsze, a to jest 18-19 rok życia, no i bardzo poważne decyzje, które się podejmuje, wiążące. Zwykle trafiają młodzi, niedojrzali chłopcy. No bo mając 18-19 lat, siłą rzeczy. Niech się młodzi ludzie nie obrażają, ale jeszcze nie mają tego doświadczenia, kończą szkołę średnią, mają maturę, więc w tym sensie są przygotowani do życia, bo mogą studiować dalej, czyli mogą dalej studiować, ale ta metryka nie świadczy o dojrzałości. No jasne. Więc tej dojrzałości nabieramy, natomiast z tego, co zauważyłem, będąc w seminarium duchownym, bo pytasz o to, jacy ludzie trafiają, tak. Więc mogę popatrzeć trochę na swoje motywacje. I tych motywacji było bardzo dużo. Ja byłem wychowany przy kościele, byłem ministrantem, lektorem i to było... Taka normalna droga. Taka normalna droga. Był jakiś jeden, drugi duchowny, mówił, o, ty jesteś taki właśnie zdolny i ty byś się nadawał, i potem jeden z nich powiedział mi, ty byłbyś nawet dobrym księdzem, a mi to nawet dość pasowało, ponieważ uciekałem od życia, to z perspektywy czasu mogę sobie to powiedzieć, uciekałem od życia, nie bardzo wiedziałem, czego chcę. Wychowywałem się w czasie, kiedy w Polsce było naprawdę szaro i mętnie i nieciekawie i pomyślałem sobie, będąc w kościele będę miał wpływ na młodzież, będę mógł coś zrobić, a przy okazji nie będę musiał się ożenić, nie będę musiał mieć dzieci, a wtedy byłem zablokowany na miłość kompletnie. Miałem fajne koleżanki, miałem przyjaciół, ale na dystans. Ja byłem schowany, miałem schowane uczucia. Więc nie kochałem i byłem zablokowany na tego rodzaju emocje i pomyślałem sobie, o, to może być dobre rozwiązanie. Będę studiował, no i spotkam mądrych, dojrzałych ludzi, którzy pomogą mi uporać się z moimi problemami. A to jest ciekawe, co opowiadasz, bo to jest tak, że się wchodzi właśnie do seminarium i to seminarium, przepraszam za to słowo, wypluwa już takiego bezserwisera, który wie wszystko, tak? On jest najlepszym psychologiem, najlepszym poradnikiem w kryzysach małżeńskich, biznesowych, etycznych, problemach w pracy. No, kończy niby tylko tą teologię, tak? Ale zna się za wszystkim. A ty pokazujesz, że idzie tam człowiek zagubiony, bo ja rzeczywiście z tym się spotkałem, że często się narzeka na to, że seminarium jest taką czasami ucieczką przed realnymi problemami. W moim przypadku tak było. Nie chcę mówić za pozostałych moich kolegów, ale zaczynało nas na roku 21. Święcenia otrzymało 7, no i z tych 7 ja jeszcze odszedłem, nie wiem jak pozostali w tej chwili. Natomiast jak patrzę, jak sobie przypominam, to niektórzy z nich byli wychowani przez samotne matki i babcie. Wielu z nich miało poważne problemy w relacjach z ojcami. I jestem przekonany, że w tym całym zamieszaniu szukali jakiegoś ratunku dla siebie, stąd przyszli. Więc niektórzy, którzy mieli więcej odwagi albo dojrzewali troszkę szybciej, pewnie wycofali się we właściwym momencie. Jeden z moich przyjaciół jest profesorem gdzieś tam, studiowali dalej, ale założyli rodziny i próbowali sobie już radzić w tym cywilnym życiu. No a to jest ciekawe, bo ja ostatnio jak obserwuję na kanwie czarnych protestów, teraz strajku kobiet, taką retorykę hierarchów, to nie tylko Marek Jędraszewski, i widzę taką jakąś nieumiejętność zrozumienia kobiet, tak, generalnie, wręcz takie parcie do takiej dalszej konfrontacji, które kompromituje dalej Kościół. Nie wiem, jakoś to wiążesz po prostu, no bo... To jest oczywiste dla mnie, bo kobietę może zrozumieć mężczyzna. Kobietę może zrozumieć dojrzały mężczyzna. Natomiast ci chłopcy, którzy idą do seminarium, są wychowywani przez chłopców, po 40, po 50, którzy nigdy nie mieli szansy dojrzeć w męskim środowisku. I oni... No dojrzewanie jest zamrożone w jakimś sensie. Tak, tak. To jest niedojrzałość, która przechodzi z pokolenia na pokolenie. W seminarium, w którym ja się przez chwilę zatrzymałem, czy wychowywałem, wychowawcami byli duchowni po małym seminarium, czyli ludzie przywiezieni przez rodziców, kiedy mieli 9 lat do gimnazjum, do szkoły podstawowej, potem skończyli gimnazjum, potem tam skończyli jakąś szkołę średnią i byli wyświęceni. Oni nie mieli kontaktu z własną rodziną nawet. Oni ciągle byli wychowani w tym niedojrzałym męskim gronie, chłopięcym, powiem. I to bez, nie chcemy tu żadnych uszczypliwości wygłaszać. Ja nie chcę, mi bardzo żal tych ludzi, którzy zostali wpuszczeni w jakiś taki kanał, nigdy nie mieli szansy dojrzeć. I co oni mogą, ci niedojrzali, dorośli chłopcy, co oni mogą dać chłopcom, którzy przychodzą do seminarium? No nie dadzą im męskości, nie przekażą im tego, czego nie mają. Mhm. Stąd... Ja nie wiem, czy tak dalej jest, ale jeszcze niedawno tak było, że była taka filozofia seminariów, że chowamy tych seminarzystów przed światem, żeby ten świat ich nie ukradł po prostu. Oni chyba razem dwójkami chodzą tylko na spacery. Sami za bardzo tam nie mogą się przynajmniej na początku przemieszczać. I tak sobie myślę, że wychowany jesteś w takim wielkim jednym poście, no bo przecież ta sfera seksualna jest bardzo ważna, buzuje. No nazywajmy rzeczy po prostu po imieniu. No, oczywiście. Nie da się tego tajfunu emocji po prostu zatrzymać. I wyobrażam sobie taką sytuację, że taki młody człowiek wychodzi z tego seminarium i przychodzi na przykład do niego ta atrakcyjna kobieta do spowiedzi i mówi mu o swoich problemach z masturbacją. Pięknie pachnie, świetnie wygląda, jest jakoś kapitalnie ubrana. Ty byłeś skonfrontowany z taką rzeczywistością, to znaczy po prostu czułeś się przygotowany do tego, jak to jest w ogóle, co taki człowiek może jej poradzić. No pyta wprost, no bo dla mnie to jest pewien paradoks jakiś. No powiedziałeś na początku, że taki młody duchowny wie wszystko, tak? Na każdy temat. Czyli dostał dyskietkę z psychologii, z filozofii, z medycyny pastoralnej. No, po prostu wszystko wie po trochę, tak? I to jest teoria. No i przychodzi, tak jak mówisz, małżeństwo. Tak. Albo przychodzi małżonka z problemami małżeńskimi. No i on ma z góry przygotowaną odpowiedź, bo słyszał różne dobre rady dla małżonków, tylko że on nie ma pojęcia, czym jest małżeństwo. Nawet tak zwani świeccy ludzie kiedyś mi powiedzieli, o, przeczytaj sobie artykuł, bo ksiądz napisał artykuł o wychowaniu dzieci. Ja mówię, ale co on może powiedzieć na temat wychowania dzieci? No, bo to małżeństwa mu przychodzą i opowiadają. A ja mówię, no ale jeżeli ktoś nie wstał 10 razy w ciągu jednej nocy do płaczącego dziecka, to nie ma pojęcia o tym, co to znaczy. On teoretycznie może coś wiedzieć, dlatego ja sam byłem wiele razy w dziwnej sytuacji, ponieważ przychodzili do mnie ludzie i mówili do mnie, proszę ojca. Ja miałem wtedy 30 lat. Przychodzi dojrzała kobieta, która ma męża i dzieci i mówi do mnie, proszę ojca, jak ja mam rozwiązać ten problem małżeński, bo mąż chce ode mnie albo nie chce ode mnie i pyta o seks, o współżycie małżeńskie, a I co ja jej mogę powiedzieć? No to módl się, no to tak, odmów dziesiątek różańca, nie? No ale właśnie, bo ten czas między 18 a 25, czy tam 19 a 25 roku życia jest takim czasem chyba takiej dużej kreatywności właśnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak sobie ludzie radzą z tym zamknięciem? Jak sobie ty radziłeś po prostu? Czy to jest jakiś program zajęć, który ma ten czas zapełnić? No to jest normalne, że mamy jakieś kryzysy, chcemy trochę się pobawić, poszaleć generalnie. To jest taka możliwość, czy nie? Czy to też jest zamrożone i trzeba gdzieś tam jakieś podziemie się tworzy na przykład? W seminarium jest tak, że są zajęcia zaplanowane od godziny 6 rano do 9, 10 wieczorem. Nie ma czasu myśleć o wielu sprawach i studiowanie może być ciekawe i te zajęcia dodatkowe, które są proponowane, mogą być ciekawe. I zajęcia sportowe, i wyjazdy w góry, na Mazury, tam i tam. Czas szybko leci i studia mogą być naprawdę ciekawe. Ja spędzałem dużo czasu w Tatrach, więc te 7 lat, które studiowałem, bardzo szybko minęły. I potem, kiedy pierwszy raz rozpoczynałem pracę w parafii, to było na granicy zachodniej w Słubicach. Tam no, toczyło się życie. No tak, takie kosmopolityczne są Słubice. Na Wiadrinie otwierali uniwersytet, pojawili się studenci. Ja miałem 2 grupy dzieci, grupę młodzieżową, więc ja chodziłem spać o 1 w nocy, wstawałem o 6 rano, chodziłem do szkoły, uczyłem katechezy. Ja byłem potwornie zmęczony, ale miałem tą satysfakcję, ciągle coś robiłem. Więc ci młodzi ludzie, którzy poszli z taką nadzieją, że będą mogli służyć ludziom, że będą mogli służyć Bogu. A tacy są przecież. Ja miałem te motywacje różne, wiele tych motywacji się składało na to, że poszedłem w tamtą stronę, poszedłem do seminarium. To jednak też była taka motywacja, żeby służyć, żeby dać coś ludziom z siebie. Więc ja się spalałem w tym wszystkim i myślę, że jest wielu takich, którzy się spalają i nie mają za wiele czasu nawet zastanawiać się. Ale też z drugiej strony, żeby przepracować pewne emocje też z drugiej strony. Ale właśnie, po 4 latach takiej intensywnej pracy ja byłem tak wypalony, że powiedziałem mojemu przełożonemu przed wakacjami, mówię, słuchaj, ale ja muszę jechać na jakieś rekolekcje dla siebie. I pojechałem na rekolekcje ignacjańskie. Wtedy prowadził je Józef Augustyn, nie mylić ze świętym Augustynem. Tak, tak. Ale Józef Augustyn, jezuita, tak, naprawdę fajny człowiek. I kiedyś emocje sięgnęły takiego zenitu, że w rozmowie z nim wybuchnąłem, zacząłem krzyczeć. Te rekolekcje są naprawdę dobre, one były dobre dla mnie. Przypomnijmy naszym widzom, że to są rekolekcje, które wymyślił święty Ignacy w milczeniu, tak? Takim... I to milczenie sprawiło, że wreszcie doszły do mnie te prawdziwe uczucia i to, co słyszałem, to, o czym rozmawialiśmy, sprawiło, że coś ze mnie gwałtownie wypłynęło, wybuchnąłem, a on mówi, ty potrzebujesz terapii. Ty potrzebujesz pomocy. I od tego się zaczęło. I myślę, że przychodzi taki moment w życiu, może, mam nadzieję, każdego księdza, każdego duchownego, kiedy mówi, dobra, ale jaki jest sens mojego życia? Ja się tu spalam, ja tu pracuję, ja coś robię dla ludzi, dla instytucji, a sam przeżywam pustkę, rozczarowanie. Jestem zmęczony, nie chce mi się żyć. I niektórzy różnie to załatwiają. No, ja poszedłem w stronę Pana Boga i Biblia jest ciągle dla mnie takim źródłem oparcia, mądrości, wiedzy i chcę, żeby tak było. Natomiast miałem takie pokusy, żeby gdzieś uciec, zapomnieć, gdzieś odciąć się od ludzi. No i koledzy różnie to robili i robią, że najprostszą rzeczą jest alkohol, narkotyki, jakieś takie rzeczy, sporty ekstremalne. No wszystko to, co zabija w nas ból. Wszystko to, co łagodzi w nas ten ból spowodowany tą pustką, która się pojawia nagle. Czyli taka adrenalina, która po prostu znieczula te niepokoje, tą uśpioną adolescencję, ten brak takiego dojrzewania. I to się dzieje na tysiące sposobów, bo my mówimy, no, alkohol, narkotyki, jakiś tam seks, a to są tysiące sposobów na złagodzenie tego bólu i Ale też są takie stworzone warunki do temu, no bo w zasadzie księży, jeśli chodzi o wydatki finansowe, no nikt nie kontroluje, tak? Generalnie ty widziałeś, jak to wygląda w kościele, tam nie ma nad tym żadnej kontroli. No wtedy, kiedy ja byłem, to nie było żadnej kontroli, przełożony nosił pieniądze w kieszeni i nikt nie sprawdzał, czy sobie kiedy chciał, to rozdawał, kiedy nie chciał, to nie rozdawał. Inaczej to może byłem w takim zgromadzeniu zakonnym, natomiast w diecezji, z tego co się orientuję, jest tak, że każdy dostaje pensję po prostu. Nie jest nie tak. Każdy? Znaczy nie, to, z tego co wiem, to z tymi pensjami to różnie bywa i w ogóle finanse Kościoła to temat na osobną rozmowę, bo tam nie ma żadnej po prostu kontroli, żadnej przejrzystości. A to zależy od biskupa, od żadnego. No zależy. Wiem, że inaczej to wygląda na pewno w Opolu, inaczej wyglądało w Gdańsku. Natomiast to, co wydaje mi się jest też trudnym doświadczeniem wśród księży, a może łatwym właśnie, no to jest kwestia związana z władzą jednak. Ja rozmawiałem z takim diakonem, Robertem Samborskim, który opowiadał o swoich pierwszych wrażeniach w seminarium, kiedy usłyszał takie zdanie. Kiedy biskup przemawia, nawet Chrystus musi milczeć. Nie? Generalnie to też chyba jest taki ważny aspekt, który no, każe zniuansować te ideały, właśnie zetknięją się z rzeczywistością po prostu. No bo to są układy międzyludzkie. Jak masz przełożonego wariata, no to no słabo tak może być. Ty miałeś takie doświadczenia. Ja miałem takich w miarę normalnych przełożonych. Jeden nawet był na tyle ciekawy, że kiedy już decydowałem się na to, że coś muszę zmienić w końcu w swoim życiu, poszedłem do niego i poprosiłem o pieniądze na terapię, a on mówi, no tak, nie dbamy o siebie, a później potrzebujemy pomocy. Oczywiście, że dostaniesz. Był na tyle wyrozumiały, że pomógł mi rzeczywiście sfinansować roczną terapię. Sam był alkoholikiem i prawdopodobnie z tego powodu był na tyle wyczulony na moje potrzeby. Także jestem mu wdzięczny dzisiaj. Mam nadzieję, że on się zdrowo trzyma. Wiesz co, też zastanawiałem się nad tym i chciałem Ciebie o to spytać, bo w zasadzie w ostatnich latach mamy taką narrację, kiedy Kościół szuka sobie takiego wyjaśnienia wszelkich patologii, jakichś zjawisk, które są tam niepożądane. I to jest taki niebezpieczny grunt, bo takim właśnie usprawiedliwieniem wszystkiego, między innymi dla pedofilii, ale też nie tylko, to jest kompletnie oderwane chyba jednak od badań naukowych, jest homoseksualizm. Ty uważasz, że to jest mit, bo ja przeprowadziłem kilka wywiadów z księżmi i na przykład Tomasz Doyle, amerykański dominikanin, mówił, że no to jest ponad 50% wśród duchownych. Kozens był taki rektor seminarium w Cleveland, katolicki duchowny, mówi, że księża to jest gay professional, że się mówi, że to już jest zawód gejowski. Ty to obserwowałeś? To jest mit, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy? No, oczywiste jest to, że nie jest to mit. No, wiemy, że problem rzeczywiście jest i nic dziwnego, że w tym środowisku duchownych jest ich pewnie więcej niż... Ale to jest niż... ten kot silnej matki, która prowadzi tego chłopca do seminarium? To jest duży temat. Ja myślę, że to jest duży temat. Możemy mówić o przyczynach rozwojowych. Możemy mówić właśnie o nadopiekuńczej matce, o braku ojca. Ale jakoś mi się to nie skleja, bo z jednej strony mamy taką nagonkę dużą na mniejszości homoseksualne, na mniejszości, przepraszam, seksualne, a z drugiej strony no, ewidentną ekspozycję nad reprezentację gejów w tym środowisku, nie? Co to jest za mechanizm? No bo ja też mam różne odpowiedzi na ten temat. Ty się kiedyś nad tym zastanawiałeś? Wiem, że jest wiele przyczyn tego zjawiska. Natomiast jeżeli chodzi o środowisko duchownych, to mogę tylko z własnego doświadczenia powiedzieć, że ich spotkałem. Tak? Jeden z moich profesorów, który uczył katechetyki, przygotowywał nas, młodych mężczyzn, do prowadzenia katechezy, a to wydaje się jest... jak to powiedzieć, odpowiedzialne zadanie, tak? Przygotować młodych ludzi do zdrowego życia. Nie tylko chodzi o to, żeby ktoś był zdrowym chrześcijaninem, ale żeby był zdrowym człowiekiem. Więc nas uczył tego homoseksualista, który miał odpowiedni tytuł. I kiedyś koledzy opowiadali, że po wódce ktoś go zapytał: ty powiedz, jak to było w małym seminarium. On był wychowankiem małego seminarium. On się rozpłakał i powiedział: nie, nie opowiem, i uciekł. Czyli aż tak traumatyczne. W tym małym seminarium ci chłopcy byli wykorzystywani seksualnie przez mężczyzn. Jednym z powodów homoseksualizmu może być zafiksowanie na męskiej seksualności w dzieciństwie. Ja kiedyś pracowałem w poradni z takim mężczyzną, który sam się zgłosił. Miał żonę, miał dzieci i jednocześnie miał niechciany pociąg do własnej płci. Tak to nazywa. Niechciany pociąg do własnej płci. Tak się zdarza. I on mówi: ja to czuję, to jest fakt, ale ja tego nie chcę. Pomóż mi. I kiedy zastanawialiśmy się nad przyczyną powstania tych jego niechcianych odczuć, on opowiedział historię o tym, że jako młody chłopiec został wysłany do dziadków na wakacje pociągiem i w tym pociągu zgwałcił go mężczyzna. I on był tak zafiksowany na punkcie tego męskiego seksu, że stwierdził, że doszedł do wniosku, że to było przyczyną takiego właśnie zafiksowania na męskim seksie. Mhm. A powiedz, w czasie swojej edukacji, czy tego czasu, kiedy spędzałeś w seminarium, ale też wiem, że zawsze te domy zakonne mają to do siebie, że tam jest mimo wszystko cały czas jakaś formacja, jest jakaś otwarta rozmowa na temat seksualności. No przecież to jest taki wiek, kiedy buzują te emocje i z jednej strony jest takie mówienie, że to jest grzech, że to jest nieczyste. No nie wiem, można sobie, tak jak ja słyszałem, niektórzy sobie wręcz skarpetki na ręce nakładali, żeby w nocy nie doszło do jakiegoś grzesznego snu, a z drugiej strony nie ma żadnej rozmowy na ten temat. No i kiedy ja byłem, nie było takiej rozmowy. Ja mogę mieć tylko nadzieję, że dzisiaj jest inaczej. Nie wiem, jak Kościół dzisiaj sobie z tym radzi, jak seminaria sobie z tym radzą. Widząc, jak Kościół sobie radzi z innymi sprawami, to możemy się domyślać, jak sobie radzi z tą, czyli prawdopodobnie sobie nie radzi. No dobrze, ale przychodzi taki moment, kiedy odchodzisz i tak sobie myślę, że to jest wszystko tak sprytnie pomyślane, no bo jesteś księdzem, masz pewną stabilizację finansową, w zasadzie jesteś oprany, gotują ci, prawda, generalnie. Nie znasz innego zawodu i ciężko jest się po prostu wdrożyć w taką nową rzeczywistość, kiedy jesteś, powiedzmy sobie, no name. Jesteś księdzem, jesteś kimś, nie? Myślisz, że to jest często hamulec, który sprawia, że zwycięża oportunizm i ktoś, kto by chciał odejść, nie odchodzi? Oportunizm to jedno i pewnie ma miejsce. Natomiast częściej występuje obawa, a co ja zrobię, kiedy nie będę mógł być księdzem? Kto mnie przyjmie do pracy? Poza tym, a co ja potrafię robić tak naprawdę? Ja, mając doktorat z teologii, kiedyś skończyłem technikum mechanizacji rolnictwa, więc mam prawo jazdy na ciągnik, ale co ja będę robił? Potem kończyłem jakieś studia z zarządzania i to mi pomogło i mogłem pracować właśnie w tym kierunku. Natomiast wielu ludzi, wielu duchownych nie radzi sobie z praktycznym życiem. Bo jeżeli masz ugotowane, masz wyprane, masz wszystko podane, masz dach nad głową, masz zapłacone i nagle wychodzisz na ulicę, to tak jak wychodziłbyś po 10-15 latach z więzienia i co? Niewiele potrafisz zrobić, nie rozumiesz otaczającej cię rzeczywistości, ale są też takie sytuacje, kiedy nie tylko, że ty się boisz, ale inni się ciebie boją albo są wrogo nastawieni, ponieważ, tak jak to było w przypadku jednego mojego kolegi, z kurii były telefony do przedsiębiorców, żeby przypadkiem nie przyjąć takiego zdrajcy do pracy. On się dziwił, że nie może znaleźć pracy, aż w końcu przyszedł do kolejnego miejsca i kobieta na jego widok mówi: tak, pana przyjmuję pana. On był zdziwiony, bo jeszcze za bardzo się nie przedstawił, nic nie powiedział. Mówi, tak, dzwonili do mnie z kurii, dlatego powiedzieli, żeby pana nie przyjmować do pracy, dlatego właśnie pana przyjmę, bo ich nie lubię. A powiedz mi, a co było taką masą krytyczną? Co, bo pewnie to była decyzja u ciebie przemyślana, odejście. No, trudno jest odejść, prawda? Generalnie mówiliśmy sobie przed chwilą, że paradoksalnie chyba łatwiej przy tej całej sytuacji zostać. Co było takie dla ciebie jakimś takim... no nie wiem, coś, co sprawiło, że no, nacisnąłeś tą klamkę i powiedziałeś, wychodzę. My mówimy o takich trudnych, smutnych, bolesnych sprawach. Mówimy o tej degrengoladzie Kościoła katolickiego w Polsce. Natomiast są jakby dwie rzeczy, które warto podkreślić. Problemy moralne, aha, ale też teologiczne. Rozumiem. W moim przypadku były to te dwa powody, że problem teologiczny, że powody teologiczne, powody moralne. Moralne, można powiedzieć, bo to jest ciekawe. Kiedyś siedziałem w takim domu dla księży emerytów. Tam pomieszkiwałem po powrocie z zagranicy. Co to było za towarzystwo? To było w Krakowie. I to byli właśnie emerytowani duchowni, którzy jeszcze byli w miarę pełni sił, jeszcze mogli czasem mszę odprawić, zresztą mieli obowiązek codziennie mszę odprawiać w kościółku, natomiast już byli wyłączeni z takiej czynnej służby. Kiedyś tak siedzę przy stole, przy jakimś obiedzie, w powietrzu unosi się zapach moczu, rozmowy się nie kleją, jakiś taki dziwny bełkot. Jeden to były pedofil, który był wychowawcą w małym seminarium. Jeden schizofrenik, kilku alkoholików, jeden stary homoseksualista. No i ja między nimi. W tym domu jeden z moich kolegów popełnił samobójstwo. Ja tak patrzę na nich. I słyszę taki wewnętrzny głos. Ja w miarę zdrowy jestem, głosów na co dzień nie słyszę, ale taki wewnętrzny głos i ty wkrótce będziesz tak wyglądał. To był dla mnie szok. Wróciłem do tego swojego pustego pokoju. Ciągle mam w uszach ten bełkot, te rozmowy dziwne i ten głos. I ty wkrótce będziesz tak wyglądał. Ja byłem przerażony. I ja byłem przerażony, ale co się stało? W środku nocy obudziłem się na podłodze w łazience. Pierwszy raz w życiu zemdlałem z tego napięcia, z tej niemożności zmiany sytuacji. Ja nie wiedziałem, co ja mam ze sobą zrobić. Do domu nie wrócę przecież. Co ja mam ze sobą zrobić? Ja z tego napięcia po prostu zemdlałem. Ja się obudziłem, wstałem z kolan, patrzę do lustra, twarz zdarta, jechałem prawdopodobnie po ścianie w łazience, a zakonnica rano w kościele popatrzyła na mnie, mówi, aha, zapił pałę, no tak, to normalne. Ja myślę, dość, coś we mnie krzyczało, dość. Poszedłem do mojej znajomej, która była psychologiem, ona mówi, słuchaj, no twój organizm powiedział, że już dalej tak się nie da. No musisz coś zmienić. No i dała mi telefon do dobrego psychoterapeuty w Warszawie, ja mieszkałem w Krakowie. Mówi, a w międzyczasie to musisz wziąć jakieś tabletki na wyciszenie, bo nie jesteś, musisz jeść, musisz spać, musisz pracować, musisz coś robić, a kiedyś... Więc domyślam się, że gdyby organizm nie dał mi takiego mocnego sygnału, to może bym dłużej to ciągnął i być może dłużej bym mówił, dam radę, jeszcze przetrwam, szukając jakiegoś uzasadnienia. Ale to, co słyszałem i to mnie tak przeraziło i do mnie dotarło to, że ja żyję w bagnie jakimś, że ja tonę, że to nie jest normalne życie, że co innego czytam w Biblii, a Biblia mówi, że Jezus przyszedł po to, żeby owce miały życie i miały w obfitości. Żebyśmy byli właśnie zdrowi, żebyśmy mieli normalne życie, żebyśmy mieli owocne życie, tak? A ja się w sobie zapadam. Więc czy ten pierwszy powód, o którym mówię, moralny, I te wszystkie rzeczy, o których wspomniałeś, te jakieś finansowe malwersacje, jakieś wykorzystywanie dzieci, jakieś te homoseksualne wyskoki, jakieś takie rzeczy, one ciągle mnie dotykały, to do mnie te sygnały dochodziły, ale ciągle myślałem, dam radę, ja będę inny. Ale jak upadłem na podłogę, kiedy zemdlałem, to myślałem, nie, chyba nie dam rady, muszę skorzystać z pomocy. Ale ważniejszy dla mnie był jednak powód teologiczny. Kiedyś jakiś listopad przyszedł, no i czytam te tak zwane wypominki, ludzie przynoszą kartki i pieniądze, żeby się modlić za ich zmarłych, prawda? No i ja tam wyczytuję te imiona i tak myślę sobie, Boże Święty, ale w Biblii nie ma czyśćca, no. Absurd. W Biblii nie ma o czyśćcu, a ja tu no, klepię setki imion, nazwisk. Każdy sposób jest dobry, żeby wyciągnąć kasę może. I o co tu chodzi, nie? Co ja tu robię? I wiele innych rzeczy, nie będę przeglądu robił katechizmu katolickiego teraz i porównań z Pismem Świętym, są lepsi, którzy już to zrobili. Takie porównanie, co jest w katechizmie, co jest w Biblii i że jedno z drugim się nie zgadza, że w tym praktycznym życiu Kościoła katolickiego są rzeczy sprzeczne wyraźnie z Biblią, z tym, co jest napisane w Piśmie Świętym. Więc ja tak myślę, to komu ja służę? To czemu ja mam służyć? To albo wierzę Bogu, no albo służę jakiejś chorej instytucji. Dla mnie ta instytucja, no, jak ją widziałem od wewnątrz zwłaszcza, no to była chora totalnie. I myślę, nie chcę służyć w tej chorej instytucji. Ja jestem dzisiaj pastorem w ewangelicznym kościele, i jestem wierzącym facetem, jestem wierzącym chrześcijaninem. Jak Brandstetter powiedział, Biblio moja ojczyzno. Biblia jest moją ojczyzną. Ja jestem obywatelem nieba, ja jestem wierzącym chrześcijaninem, wierzącym facetem, ale wtedy powiedziałem sobie, nie, ja nie mogę służyć, nie mogę firmować czegoś, co jest sprzeczne z Biblią. No. Czyli przezwyciężyłeś ten taki oportunizm, ale też wiem, że potem jak odszedłeś, w pewnym momencie zajęłeś się innymi, w cudzysłowie, zdrajcami, bo tak często są te osoby nazywane. I wiem, że dla niektórych z nich to było bardzo trudne, ważenie tej decyzji, czy odejść, no ale też odnalezienie się w takim normalnym życiu, gdzie no nie jesteś panem księdzem, czy księdzem, któremu się wszyscy kłaniają w pas w małej miejscowości, tylko trzeba no, podciągnąć te rękawy i zabrać się po prostu do roboty. O, było kilka takich, pomogłem kilkudziesięciu duchownym. Przejść na drugą stronę. Tak, przejść na drugą stronę. Kilka rozmów było dramatycznych. Wydawało mi się, że już dużo wiem na temat tej instytucji, ale pewnego razu przyszedł z Lublina młody ksiądz po kilku latach kapłaństwa i mówi, kiedy wracam wieczorem do siebie, to na fotelu podkładam sobie gruby ręcznik, ponieważ mam biegunkę z krwią i już po prostu jestem rozstrojony, więc jeżeli ty mi nie pomożesz, to ja popełnię samobójstwo. I jego opowieść była tak dramatyczna, kiedy mówił o tym, jak do niego odnosi się proboszcz, jak go traktuje pani gosposia, to pierwsza moja myśl, to niemożliwe. Tak jak zwykle reagują ludzie, kiedy słyszą różnego rodzaju opowieści o instytucji kościelnej, myślą, nie, to niemożliwe. Kiedy jakaś zakonnica albo była zakonnica opowiada historię z tego życia, to ludzie myślą, nie, to niemożliwe. I pierwsza moja też taka myśl była, nie, to niemożliwe, a druga, posłuchaj go. Więc go posłuchałem i mówię, słuchaj, masz prawo żyć, nie musisz tam tkwić. I on dzisiaj jest wolnym człowiekiem, pracuje, natomiast ta droga jest bardzo trudna, ponieważ tak, traci przyjaciół, traci rodzinę, traci kontakty, jest najczęściej sam, nie ma pieniędzy, dlatego ja ich przygotowywałem też do wyjścia, mówiąc, jeżeli jeszcze możesz wytrzymać, jeżeli jesteś w stanie, to przynajmniej odłóż sobie kilka tysięcy złotych, żebyś mógł wynająć mieszkanie i żebyś mógł znaleźć jakąś pracę i zacząć pracować. Natomiast jest jeszcze taki problem mentalny. Kiedyś przyszedł młody ksiądz po kilku latach i szybko udało mi się znaleźć pracę dla niego w kopalni. Właściciel kopalni. Miałem wtedy człowieka, który był właścicielem kopalni i mówi: słuchaj, potrzebujemy na dole, jeżeli jest młody, jeżeli jest silny, jeżeli ma zdrowy kręgosłup, to od jutra może tam pracować. I pomyślałem sobie, że to jest dobry pomysł na jakiś czas, żeby się zaczepił. A on mówi: no ty, ale ja mam uświęcone dłonie. O! Mówię: chłopie, ty musisz się wziąć do roboty. A jak masz uświęcone dłonie, to powinieneś mieć jeszcze więcej sił. No właśnie. I marzy mi się taki przejściowy dom dla ludzi, którzy chcieliby odejść z tej instytucji. Tym bardziej, że jesteśmy chyba drugim po USA krajem, w którym jest największy odsetek odejść z kapłaństwa, z tego co wiem. Na pewno jest największy w Europie, także potrzeby są tutaj, nie? I marzy mi się, żeby mogli znaleźć taką przystań na 2-3 miesiące, że mogli dostać dach nad głową i żeby mogli odpocząć trochę, żeby mogli złapać dystans i żeby mogli dostać szkolenie, żeby mogli troszeczkę swoją mentalność przestawić. Na razie udało się porozmawiać. Napisz list do premiera Morawieckiego, może to sfinansuje. O, niezły pomysł, tak. To. Żartuję sobie oczywiście, ale to chyba jest problem rzeczywiście taki duży, nie? To jest duży problem. Mhm. I paradoksalnie, czym dłużej tkwisz, tym trudniej chyba odejść, nie? Tym trudniej odejść, ponieważ zaszłości są zbyt duże. Poza tym ludzie zaczynają wątpić, czy poradzę sobie. Mhm. A jak wieszczysz, jak patrzysz na tę sytuację, którą mamy w Polsce? No, pytam się ciebie, bo różne są odpowiedzi, jestem po prostu ciekawy. No, statystyki są dla Kościoła nieubłagane, jest jakiś rubikon, tak? Braku zaufania, tak myślę. No, większość ludzi nie ufa niż ufa. Jest wyrwa pokoleniowa wśród młodych ludzi. Z drugiej strony no, jest jeszcze większa agresja biskupów wobec kobiet, no, wobec zwykłych po prostu ludzi. To są ludzie oderwani od rzeczywistości, którzy wychodzą na tą ambonę i besztają ich z prawa na lewa równo. Co będzie dalej? Ty zastanawiałeś się nad tym, jak to widzisz? Ja mam nadzieję, że nie będziemy w żadnym wypadku pomagali tej instytucji w niczym i ona sama się pogrzebie. No, no sobie bardzo pomaga. Widać. No wszystkie... Pytanie tylko, jak szybko. Oczywiście mnie to nie cieszy absolutnie, że Kościół katolicki przeżywa takie problemy, jakie przeżywa, dlatego że rykoszetem dostają wierzący ludzie i kościoły ewangeliczne i kościoły protestanckie rykoszetem też dostają. Ludzie, którzy odchodzą z kościoła, automatycznie nie idą do innych wspólnot religijnych czy do innych kościołów. Są zdeprawowani, są zdegustowani, są zniszczeni, stracili zaufanie nie tylko do kościoła, do jakiejś hierarchii, ale tracą też zaufanie do Pana Boga, bo kojarzą ich z Bogiem. Jak to któryś... Przeniesienie takie. Tak. Ktoś powiedział, no jeżeli personel naziemny taki jest, no to szef też taki jest. Tymczasem szef nie ma nic wspólnego z tym personelem naziemnym. Być może diabeł ma coś wspólnego, więcej z nimi niż Pan Bóg. Natomiast... No właśnie. Ja wierzę, że stanie się to, co się stało w Irlandii, a mianowicie, że przyjdzie taki moment, jak to mi mówił ksiądz irlandzki w 1998 roku. Mówi: słuchaj, z dnia na dzień robiliśmy to samo, co zawsze. Z dnia na dzień nasze kościoły opustoszały. Kościoły w Irlandii są puste dzisiaj. To jest taki smutny widok. Widok pustych kościołów. Przejechałem przez Anglię, przez Szkocję. Kościoły naprawdę są puste albo zamienione w magazyny. To jest naprawdę dramatyczny widok. Wcale to nie jest pocieszające, ale prędzej czy później to się stanie. Kwestią jest jeszcze to, jak szybko i jak głęboko te zmiany pójdą. Dlatego, że My z natury jesteśmy religijni. Co mam na myśli? My potrzebujemy czcić coś większego od siebie. Jeżeli nie mamy relacji z prawdziwym Bogiem, to sobie go stworzymy. My, Polacy, mamy też takie przywiązanie do tradycji. Mam przyjaciela ateistę, który mówi: wiesz co, ja nie jestem niewierzący, Jezus to może był fajny gość, ale ja jestem ateistą. Niemniej 2 razy w roku muszę być w kościele, to jest Boże Narodzenie i Wielkanoc. I facet niewierzący, ateista z koszyczkiem, jakieś jajka święcone, coś tam niesie, bo jest Polakiem. I wiele razy myślałem sobie, jak ludzie, którzy widzą takie dramatyczne rzeczy, którzy widzą pijanego biskupa albo biskupa, który wykorzystuje seksualnie dzieci, jak w przypadku tego arcybiskupa byłego Wesołowskiego, jak oni mogą tego nie brać sobie do serca. Pogrzeb biskupa Wesołowskiego to była manifestacja przecież katolickości. On był jak męczennik. No, chował go biskup Szkodań, który sam był właśnie oskarżony. Tak. I myślę sobie o świeckich tak zwanych teraz myślę. Mówię, ludzie, dlaczego wy nie krzyczycie? To jest ciekawe, bo tak na koniec chciałbym ciebie zapytać jeszcze jedną refleksję, bo zastanawiam się, bo obwiniamy wszystko księży tam i tak dalej, no ale oni byliby tacy, gdyby po pierwsze nie wyszli z tego społeczeństwa, oni tu nie spadli z nieba, prawda? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, być może jest takie przyzwolenie po prostu. Jak jest przyzwolenie, robi się pewien przepych, no obraszczam, to jest oczywiście uproszczenie, obrasta kler tłuszczem takim po prostu, bo nie musi za bardzo nic robić, wszystko ma. No to ludzie właśnie stwarzają warunki do tej takiej degrendolady, nie? Nie wiem, czy pamiętasz scenę z filmu Dwóch papieży, kiedy ten młodszy spowiada starszego, czyli Ratzingera, i Ratzinger miał mieć na sumieniu jakieś sprawki związane z pedofilią, że kogoś tam, co jest nieprawdą historyczną, ale taki motyw tam w filmie akurat został pokazany. Odbywa się spowiedź, do której my nie mamy wglądu, reżyser na to nam nie pozwala, ale potem słyszymy głośno stwierdzenie: no tak, wszyscy jesteśmy grzeszni. I to jest świetny sposób na usprawiedliwienie każdego łajdactwa w kościelnej instytucji. Tu pod Warszawą niedaleko jest piękna wieś z pięknym kościołem. Wikary przygotowywał dzieci do pierwszej komunii. No i w ramach tego przygotowania mama jednego z dzieci zaszła w ciążę z nim. Mąż przepędził żonę z domu. Sprawa stała się głośna, przyszła niedziela, a proboszcz, którego policja znalazła w agencji towarzyskiej, wychodzi i ludzie wiedzą o tym, wychodzi na ambonę i mówi: co się na mnie patrzycie, co? Wikary ma swoje życie, ja mam swoje życie, a wy co, nie grzeszycie? I wszyscy wrócili do normalności, nikt nie wyciągnął żadnej konsekwencji, czyli jak ja to tłumaczę, ten katolicyzm polski ma niewiele wspólnego z chrześcijaństwem. Jest to religijność, w wielu sytuacjach bardzo głęboka religijność, czyli chodzenie do kościoła, spełnianie praktyk religijnych, ale jest to religijność bez Boga. Bo gdyby Bóg był w tym, to byśmy takich rzeczy nie oglądali. To ludzie braliby sobie do serca własne grzechy, nawracaliby się albo piętnowaliby grzechy, mieliby odwagę to wyczyścić. Natomiast ja aż się dziwię, że biskupi, ta cała hierarchia, na co pozwalają tak zwani świeccy swoim milczeniem, po prostu nie tylko, że przemilczają jawne grzechy, mówiąc językiem religijnym, ale jawne zło, i jakby nie chcą z tym nic zrobić. Przechodzą nad tym do porządku dziennego i mówią: a no wszyscy jesteśmy grzesznikami. To jest świetny myk. Na koniec proszę każdego z gości, by powiedział coś ostatnie o książce, którą ostatnio czyta. Ty przyniosłeś Biblię, tak? No to powiedz kilka słów, dlaczego ona jest dla Ciebie taka ważna. No bo mniej więcej ją znamy i bardzo mnie interesuje właśnie, żebyś tak indywidualnie powiedział od siebie. Zacznę tak trochę żartem. Kiedyś mówca pewien na dużej konferencji zapytał, kto z was czytał ostatnio jakąś żydowską książkę? No, towarzystwo, a to była konferencja jakaś chrześcijańska, nikt nie podniósł ręki, mówi, nikt z was nie czytał Biblii. Więc ja trzymam w ręce żydowską książkę Pismo Święte i chcę powiedzieć, że rzeczywiście to jest źródło mojej wiedzy i mądrości. Czytałem dzisiaj, dlatego skoro pytasz, książka, którą czytałeś ostatnio, więc ostatnio czytałem tę książkę rano, od psalmów zwykle zaczynam. I chcę powiedzieć, gdybym wyjechał na bezludną wyspę, to bym ją zabrał, bo tu jest wszystko. Naprawdę tu jest wszystko o ludzkiej kondycji, o ludzkiej naturze, ale też o tym, jak możemy żyć dobrym życiem, jak możemy odnaleźć sens w życiu. No także dobrze. To jest to. To polecamy w takim razie i dziękuję Wam bardzo za uwagę. Taka uwaga, lajkujcie nasz program, udostępniajcie, subskrybujcie. Piszcie w uwagach, kogo chcecie tutaj zobaczyć. Mamy otwarte uszy, jesteśmy otwarci na Wasze wszelkie propozycje. Życzę wszystkim miłego dnia albo wieczorem, w zależności od pory dnia, kiedy nas oglądacie. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl /Sekielski. Zostań naszym patronem.